jedną z technik podnoszącą naszą pewność siebie, jak i również obniżających kortyzol, stwierdziłem, że podzielę się nią z Tobą w przerwie tego szkolenia. Jest z tych technik kilkadziesiąt tak naprawdę, dużo z nich jest zaczerpniętych z psychologii sportu. Natomiast technika ta, o której chciałbym tutaj powiedzieć, polega na tym, co właśnie wykorzystuję obecnie. Czyli może obrócę się w drugą stronę, żeby nie było aż tak słychać tego wiatru. Zobaczymy, czy będzie w ogóle nie słychać. Natomiast technika ta polega na koncentrowaniu się bezpośrednio na niczym innym, jak na pozytywnych bodźcach. Mógłbym się teraz na przykład koncentrować na tym, że szukałem bardzo długo miejsca parkingowego, jak przyjechałem tutaj na szkolenie. Mógłbym się koncentrować na tym, że jesteśmy przed zmianą czasu, więc na przykład jak skończę to szkolenie, to już będzie ciemno, a szkoda, bo kurczę, jest piękna pogoda. Mógłbym koncentrować się na różnego rodzaju bodźcach, na tym, że rozerwały mi się trochę spodnie przy kieszeni, więc może uczestnicy to zauważą. Też ciekawe badania. Wtedy, kiedy dana osoba wie, że na przykład ma... Były takie badania w psychologii społecznej prowadzone, że osoba miała plamkę na bluzce i w innej wersji wchodziła z postacią narysowaną na t-shircie. I teraz te osoby wchodziły do pokojów, w których znajdowali się... Pana nie kameruje! Spokojnie! Siebie! Sobie robię właśnie! Więc właśnie tutaj widzisz, kolejna osoba, mógłbym się koncentrować, a nie, ktoś będzie podglądał albo coś w tym stylu, ale jak widzisz, to jest nagrywane live i po prostu chciałbym tutaj przekazać techniki, z których korzystam. Więc te osoby, które miały ubrudzoną koszulę, zwracały na to uwagę i okazuje się, że jeżeli masz jakieś zabrudzenie i boisz się, że inni zauważą... Wszystko? O! To dobrze, że zrobię zdjęcie, bo będzie na pamiątkę. Więc... No nie! Dziewczyna lubi z zarostem, więc wiesz, tak jest. Więc właśnie na tym polega, żebyśmy brali to z rzeczywistości, koncentrowali się na tym, co jest lepsze dla nas. Na tym, co buduje nasz stan. Nie na tym, że ja na przykład zacznę teraz koncentrować się na tym, że gdzieś mam plamę albo rozerwane spodnie, żeby nie było, że to jest jakiś kant, to jest rozerwane. Mam nadzieję, że tutaj zauważył to obiektyw, bo nie mam poglądu na steadicamie. To, co jest ciekawe, to właśnie, że ja zacznę się koncentrować na tym, że nie znalazłem miejsca, mam rozerwane spodnie, to mój stan emocjonalny zacznie iść w dół. Jak mój stan emocjonalny zacznie iść w dół, to z automatu, jak wejdę na salę szkoleniową, nie pójdzie mi tak dobrze, jak mogłoby mi pójść, tym zacznę się koncentrować na tym, że kurde, pierwszy dzień raczej, gdzie wyszło słońce. Jakbym zaczął zmieniać interpretację. Nie to, że o, jakiś nurek bezdomny pijący piwo się do mnie przyczepił, muszę przerwać nagrywanie. Nie, wezmę to z rzeczywistości, obrócę to w dowcip, nawiążę do tego po prostu. Wówczas moje emocje idą w górę. I jest to kluczowe, ponieważ w momencie, kiedy moje emocje idą w górę, z automatu po prostu wchodząc na salę szkoleniową, pójdzie mi lepiej. A o to chodzi. Czyli mam możliwość filtrowania rzeczywistości, wybierania tego, co nie idzie ok, co będzie obniżało moje taki bufor emocjonalny, można byłoby powiedzieć. I wówczas będę wyłapywał z tej rzeczywistości zdecydowanie więcej elementów, które na przykład będą mi w jakiś sposób przeszkadzały. Natomiast może się zdarzyć, o, znowu idzie pan z piwkiem pewnie pogadać, natomiast może się zdarzyć tak, że mogę te same elementy wybierać i pozytywnie interpretować. Czyli na przykład mimo to, że nie znalazłem tego miejsca, nie znaczy, że życzeniowe myślenie, tylko wybieram to, na czym się po prostu koncentruję. Czyli opcje związane z tym. Okej, jedziemy dalej. Więc sam decyduję o tym, na czym się koncentruję i mając tę świadomość, wybieram pozytywne bodźce. Jasne, to nie znaczy, że świat jest piękny i kolorowy, bo cholera nie jest. Natomiast w moim odczuciu mogę go zrobić lepszym bądź gorszym. I w zależności od tego, czy robię go lepszym, to działa na moją korzyść, bo wtedy to, co mam zrobić, pójdzie zdecydowanie lepiej. Ludziom w relacjach ze mną będzie zdecydowanie lepiej. Jak wrócę do domu, to mojej partnerce będzie zdecydowanie lepiej, bo ja będę z nastawieniem, że miałem fajny dzień,
dzień, że słuchaj, wyszło słońce, poglądałem, nagrałem jakiś materiał, że szkolenie poszło rewelacyjnie, że trzy osoby wyniosły coś naprawdę, już mają pomysł, jak na przykład wprowadzić to w życie również swoje prywatne, nie tylko w życiu zawodowym, a nie będę się koncentrował na tym, że trzy osoby inne nie wyniosły z tego nic, że na przykład no już jest cholera ciemno, więc nic nie zrobimy, nie? Tylko będę w tych pozytywnych emocjach, przez co z automatu łatwiej mi na przykład będzie wybrać rozwiązania nowe, czyli jak to nic nie zrobimy? Przecież możemy pójść do kina, możemy pójść do teatru, możemy skoczyć na siłownię, możemy sobie normalnie się przytulić, pooglądać coś fajnego w telewizji, albo porobić inne rzeczy, if you know what I mean. Of course you know. Natomiast to się pewnie wytnie, a może i nie, bo miało być spontanicznie. Zobaczymy, jak będzie w odbiorze. Natomiast to, co jest w sumie kluczowe, to to, jakie bodźce w tym wszystkim wybieramy z rzeczywistości. Czyli czy widzisz właśnie tutaj te hale rozpadające się, bramy porozwalane i na nie się koncentrujesz, czy nieco się obrócisz i zobaczysz, że tuż obok tego śmietnika, który był, powstaje zupełnie coś nowego i to rośnie w górę i tam są ludzie, a niedużo ludzi chciałoby tutaj przebywać. Jeżeli powiem, że mój dzień był koło śmietnika, to też nie tworzę atmosfery tego, że ludzie chcieliby ze mną przebywać. Natomiast jeżeli powiem, że w samym centrum na przykład miałem okazję dzisiaj nagrywać taki materiał, to jest to może coś ciekawego, co ktoś zechce wykorzystać. Więc idę się teraz koncentrować dalej na fajnych bodźcach, na przykład na tym, że mam kawę na sali szkoleniowej. Tym bardziej, że jestem właśnie uzależniony od kofeiny, która jest jedną z moich tajemniczych technik stanu. Więc jak zwykle, jeżeli podobał Ci się ten materiał, łapka w górę, tym bardziej, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału. I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce i będziesz obserwował również mój profil na fejsie, ponieważ czasami, tak jak widzisz teraz, również spontanicznie nagrywam materiały, z których możesz czerpać. Jeżeli chcesz jakieś ćwiczenie, to zastanów się, na jakich bodźcach dzisiaj się koncentrowałeś, a na jakich mogłeś. Wypisz sobie plusy i minusy i pomyśl, o których części myślałeś i jak one działają na Ciebie. I ćwiczenie na najbliższy czas to koncentracja na tych pozytywnych. Uważaj oczywiście, żeby nie popaść w hura optymizm, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wybierali właściwe dla nas bodźce, te, które nas budują, a nie te, które nas rujnują. A ja wracam po przerwie obiadowej dalej szkolić wspaniałych ludzi. Trzymaj się ciepło, hej!